było wiadomo od dawna. Skąd ty to znowu masz? Nic o tym służy. Nie wiem już, w co wierzyć. To rzeczywiście prawda. Trzymać każdego znaleźć. Nie mówże o tym. Nie wiem, że mówili co innego. Było dokładnie tak, jak mówisz. Trudno mi w to uwierzyć. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Trudno mi w to uwierzyć. Nie mów, nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Trudno. On po prostu za dużo gada. Hej, ty! Trudno być tego pewnym. Nie wierzę w to. Pokaż mi swoje towary. Trudno mi w to uwierzyć. Naprawdę sama widziała. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! Nie może tak dalej być. Nie mów. Trzymać od tego z daleka. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Nie sądzę, zawsze to powtarzałam. Coś się zmieniło. I tak tego nie zmienisz. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. A Inos w swej mądrości tak uczynił. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. A
Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Dam ci dwie porcje. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje. Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć?
Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Na razie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Tak, to bardzo typowe. A, klient, co mogę dla ciebie zrobić? Niech wstępują w szeregi straży. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Kto opowiada takie rzeczy? Teraz każdy już o tym wie. Doprawdy? To interesujące. On po prostu za dużo gada. Witaj, przybyszu. Nazywam się Baltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niczego jej już nie powiem. Nikomu tego nie powtarzaj. Niestety, muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów. Mój mąż uważa inaczej. Ale wkrótce dostanę nową dostawę. Niczego jej już nie powiem. Nie wierzę w to. Pokaż mi swoje towary. Nie wierzę w to. Gdybym sama tego nie widziała... Niczego jej już nie powiem. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. On po prostu za dużo gada. Nie mów. Nie mów. I pracuje niemal przez cały dzień. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. A będzie jeszcze gorzej. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Teraz każdy już o tym wie.
On po prostu za dużo gada. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie mów. Ktoś musi pracować.